Siemano wszystkim, z tej strony Mistery, witam was w kolejnym odcinku Sleeping Dogs. Tak jak wybraliście w komentarzach, dzisiaj będziemy robić misję Pani Chu. Także wybierzemy się w tamtym kierunku, chwila, mi tam... Zemsta Pani Chu, dokładnie. Także wybierzemy się i skopiemy trochę zatwardziałych dupsk. Ponieważ trochę nam namąciły w całej grze. Także musimy odbyć pewną zemstę. Dobra, tu jest mój parking, także wybierzemy się tam. 1300, może jednak poszukałbym taksówki. Nie będzie żadnej? Dobra, może po drodze znajdziemy jakąś taksóweczkę. Tak chcę. Sorry. Zobaczę, że mam broni, kurde, przestraszył się. Zapomniałem schować, także wybierzemy się... Tym się dobrze jeździ. Tylko laker zmienimy. I możemy się przejechać tym dalej. Shit. Oh yes. Czarne jak najbardziej mi pasuje. No chyba sobie jaja robicie. Ja tu kurde wybieram sobie kolor, a tu taksóweczka. Dobrze, może być. Jak jest taksówka, no to jedziemy taksówką. Będzie 30 tysięcy razy szybciej niż moja jazda. Także wsiadamy i jedziemy do pani Chu. Go, go, yes, yes. Tak myślę, czy by w przyszłym tygodniu nie zrobić live'a właśnie z Sleeping Dogs, także możecie napisać, czy jesteście zainteresowani takim live'em. A teraz przejdźmy do samej misji. Mrs. Chu, I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. You find him. Nie chciałbym być w skórze tego kolesia, którego tu będziemy musieli przyprowadzić. Zadzwonimy do Rickiego. Kontakty Ricky. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. O, jeszcze musimy znaleźć typka. No dobrze, czyli jedziemy w tym kierunku. Nawet mi to pasuje, czyli cały czas prosto, tak? Okej. Okay. Oh shit, prawie się nie zmieściłem. Dobra, blisko celu. Także jest jakieś pocieszenie, że nie musimy strasznie daleko ganiać za tym. Tutaj go znajdę. O, jeszcze kawałeczek. Nice. Oh shit, autobus, nie patrzyłem, kurde, na drogę. No co jest, on będzie w parku? What the fuck? O, oh, jest git. Znalazł go noja. Hey, is this Johnny? Yeah. A friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please, look. I trade diamonds. Down in Central. My partner took off with all our stock. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. I'll never get them back. Diamonds, huh? All I need is someone to recover them. Got you, fucker. Yes, git. Ja i teraz to jedziemy ci wpierdzielić. Szlak, tym się hamowało. Zawsze zapominam, że tu się hamuje innym przyciskiem, cholera jasna. Tak, dobrze mówię. O, biegny pan motocyklista. Szlak by to wziął, w złym kierunku pojechałem. Dobra,
My już jedziemy tędy boczną dróżką. Moje piękne super auto zostało zniszczone prawie doszczętnie przez moją super umiejętną jazdę. Dobra, gdzie mamy tu jechać? Prosto? Prosto mamy jechać, także jest dobrze. Nie jest daleko. O, 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 zbliżamy się. Okej, okay, myślałem, że tam trzeba będzie wjechać. Gdzie się zgnoju? Oh, you lovely baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. A, co za matoł, chciał zmusić dziewczynę do rozbierania się jakiejś prostytucji internetowej. Co za frajer. I pewnie będziemy musieli zlać trochę dup. Nie mam tu jakiejś broni gdzieś przypadkiem na ziemi? Może tutaj coś będzie leżało? Nie, nic nie ma. Szlak. Może tutaj? A tu? No dobra, dobra, już lecimy cię uratować. No, kontruj, pięknie. Ej, laska, ty mi tu wbiegaj, jak ja tu kolesi leję. O, wypadł! Ej, chwila, chwila, tu się coś świeci. Ja chcę złapać tego kolesia. Holy... Oh fuck that shit! To było zajebiste. Jeszcze raz. Da fuck! Coś ty zrobił? Jak ja teraz tam mam wyjść? No co za debil wskoczył mi do wody. No co za matą? Chodzisz tu do góry, debilu. A to było głupie. No what the fuck! Pokonaj bandziorów. No chwila, nie mogę. No ja pierdzielę. Spinaj się tam do góry, moja małpeczka. Nara, tyle? O, chwila, tu coś mam. To się zawsze przyda. Ała, ty gnoju. I co, głupę ci teraz? Znajdź do niego szczura. Chodź tu, ratfejsku. Boże, co masz tak drze? No już. O, głupia ci teraz, co? I co? I co, cwaniaczku? Ha, ha, zrobiłem się coraz lepszy, kurde, w tych pojedynkach. Hey, you! Don't let them get me! O, nice! To było zajebiste wejście. Nara! Dajcie mi swoją broń, dajcie mi swoją broń! Nie wiedziałem. Co ty tu masz? Ty masz lepszą pukawkę, też chcę. Holy shit! Nara. I teraz nara. Chwila, może ja to zrobię myszką, będzie mi kurde troszkę wygodniej. I to znacznie wygodniej. A, że padem jest tak tragicznie. Dobrze, zmieniaj magazynek. Czego ty typ jeszcze żyjesz? No łapaj go w celownik. Za dużą mam ten. Czułość chyba. Ustawioną, tak mi się wydaje. Someone shoot the asshole. Nara. Jak polowanie na kaczki. Dobrze, z celnością, że oni kurde jeszcze pracują w tym fachu. A, chciałem pięknego headshota załatwić. Ej, nie mogę tego gnoja zabić? What the fuck? Nie mogę to wysadzić?
Ja chcę, żeby to auto wybuchło. Tak. Pięknie. Pięknie, pięknie wybuchło. Hehe, spodziewałem się czegoś trudniejszego, ale nie jest tak źle. O. O, wiedziałem, jak już zobaczyłem ten motor, to znaczy, że coś tu się będzie działo. No i jedź, nie odpalaj. What the fuck? Tu skrzynki są. Gdzie ten typek jest? Tu gdzieś. Dobra. Ciśniemy za nim. Nie ma takiego bicia! Nie. Ja go tu muszę dogonić, to w miarę szybko. Bo te typki strzelają do mnie. Czy ja mogę im coś motorem zrobić? Nope. Wysiadł jeden z drugim. No właśnie, i o to chodziło, o to chodziło. O, holy shit. What the fuck, latające auto. Dobra, teraz go powinienem dogonić bez problemu. Oby oni tylko nic mi tu nie zniszczyli, cholera jasna, bo napieprzają dosyć mocno. What the fuck? Oh my god, zabiłem gnoja. Nie miałem do niego chyba strzelać. No nic, trudno się mówi. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś trudny pościg. Dobra, teraz czy szybciej dogonię, bo będę wiedział dokładnie, gdzie chcesz jechać. Ha, ha, ha. A, zasłaniam auto. Nie ma. Nie. Na to się nie zgadzam. Holy shit, gdzie ja pojechałem? Oh my god, jedź tym kurde po kurczem. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się na to, jestem za blisko. Nie. Bliżej, jeszcze kawałeczek. No ciśniesz go. Nie wierzę na... Jest git. O, skubany przeleciał z 50 metrów. Oho! Nice. Who are you? What do you want? Friend of mine wants to serve you some noodles. What? You crazy? Look, man, I got powerful friends. Yeah? Chwila. Who would that be? They gonna kill you. Tell me their names, so we can go see them right now. Look, what are the odds they're gonna even admit they even know you? Fuck you, I'm not gonna tell you nothing. You don't have to. Someone else will ask the questions. Well, fuck him too! On jeszcze nie wie, co go czeka, ale mam nadzieję, że nas użyje jakichś dobrych tasaków na tego kurna typka. Ja pierdzielę. Za ten pościg cały, mam nadzieję, że go dobrze tam wykończy. Ale musiałem misję przez niego powtarzać. Dobrze, pani Ciu. Dzień dobry. Mucha, spieprzaj mi z mikrofonu. Jest git. Johnny the rat face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! He told me, Winston killed the person who was there. Fuck! Now you tell me, who told you to do it? I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait, you should go now. You're going now. Wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! Holy shit, jaka sadystyczna kobieta, ale całkowicie ja rozumiem, Olacie, że mu poucinała trochę tych nóg. Oh my god. Dobra, proszę państwa, dziękuję za oglądanie odcinka. Taki króciutki odcinek chcieliście misję, więc mamy misję.
Następnie wykonamy kolejną, tylko zobaczymy sobie, co na nas tu czeka. Pewnie będziemy mieć niedokończone sprawy, także to będzie kolejna misja, a ja dziękuję za oglądanie. Z tej strony był mi serce i do zobaczenia. Bye, bye!